Szkolenie Partner Pro to sześcioczęściowy kurs, w którym pokażę Ci 6 sekretów, jak zarabiać konkretne sumy pieniędzy za pomocą linków partnerskich. A tak przy okazji, to ja nazywam się Paweł Grzech i od kilku lat zajmuję się marketingiem internetowym, marketingiem sieciowym oraz skutecznie działam w programach partnerskich. I programy partnerskie posiadają jedną ogromną zaletę. Ty po prostu nie musisz tworzyć własnych produktów. Dzięki temu oszczędzasz bardzo dużo czasu oraz energii. Twoim zadaniem jako partnera jest promocja różnych produktów w internecie i oczywiście zarabianie dzięki temu prowizji. To na pierwszy rzut oka może wydaje się bardzo łatwe, ale jeśli nie wiesz za dużo o marketingu, to również i tutaj za dużo niestety nie zarobisz. Dlatego teraz nadszedł najwyższy czas, aby to zmienić. Zatem bierzemy się do pracy. Zaczniemy od pierwszej, ale za to bardzo ważnej cechy. Sekret numer 1. Musisz sobie po prostu rozwinąć postawę zwycięzcy. Odkąd pamiętam, ja zawsze byłem nieśmiały i skryty w sobie, dlatego od pewnego czasu interesuję się rozwojem osobistym i duchowym, ponieważ Twoja postawa ma tak naprawdę kluczowe znaczenie, jeśli chcesz odnieść sukces w biznesie. Ja, by rozwinąć właśnie w sobie taką postawę zwycięzcy i wreszcie zacząć odnosić sukcesy, zacząłem intensywnie studiować przeróżne programy rozwoju osobistym. Ten temat jest bardzo obszerny, dlatego szczególnie polecam Ci przestudiować i skupić się na jakimś konkretnym programie. Jednak w tym momencie przechodzimy już do najważniejszej części naszej lekcji. Pierwszym punktem jest Twoja wizja, wizja Twojej przyszłości. Twój sukces nie zależy bezpośrednio od produktów, wysokości prowizji czy od danego programu partnerskiego. Twój sukces zależy tak naprawdę w głównej mierze właśnie od Ciebie i od Twoich myśli. Ponieważ myśli są wolne i realne. Ty możesz wymyślić sobie zarówno bogactwo, jak i biedę. Wybierz po prostu jedną z tych opcji i to jest najważniejszy czynnik, ponieważ Twoja siła oraz postawa zwycięzcy mają znaczący wpływ na następujące rzeczy, na Twoje cele i powody. Jeśli posiadasz cel, który jest dla Ciebie naprawdę ważny, to będziesz gotowy robić takie rzeczy, których inni nie zrobią, aby dostać to, czego inni nie mają. I zapewne zdajesz sobie z tego sprawę, że musisz po prostu dokładnie wiedzieć, co chcesz osiągnąć w nadchodzących tygodniach, miesiącach, latach, a nawet w całym swoim życiu, ponieważ dzięki temu będziesz mógł o wiele łatwiej i szybciej realizować swoje cele i marzenia. Inaczej będzie można porównać Twoje wysiłki do takiej sytuacji, w której wsiadasz na przykład do taksówki i mówisz do kierowcy coś takiego. Tutaj proszę, ma Pan 100 zł, ja chcę jeździć tak długo, aż wyczerpie się mój limit. Obojętnie gdzie. I to w pewnym stopniu może być nawet interesujące doświadczenie, ale na pewno nie będzie to działanie zorientowane na Twój nadrzędny cel. Musisz mieć po prostu prawdziwy cel w swoim życiu, ponieważ w innym wypadku nie będziesz mieć żadnego powodu, aby coś w ogóle zdziałać. I teraz cele możemy podzielić na dwa rodzaje. Te pierwsze to są Twoje marzenia, a drugie to po prostu cele związane z codzienną aktywnością, które służą do realizacji Twoich marzeń. I osoba, która nie posiada żadnych celów związanych właśnie z tą codzienną aktywnością, to jest po prostu zwykły marzyciel. I to jest naprawdę bardzo ważne, aby opracować swój nadrzędny cel tak dokładnie, jak to tylko możliwe i spisać go na kartce i czytać kilka razy dziennie, albo jeszcze lepiej, aby ten cel słuchać. Cele są niezbędne, aby realizować swoje marzenia, jednak zawsze musisz pamiętać o tym, aby te cele odpowiednio formułować. I Twój cel nie powinien wyglądać w taki sposób. Moim celem jest to, aby sprzedać dzisiaj 10 produktów partnerskich. Tylko? Moim celem dzisiaj jest 10 wpisów na forach internetowych, mediach społecznościowych oraz uruchomienie kampanii w Google AdWords. I Twoje cele powinny wyglądać mniej więcej właśnie w taki sposób. I fortunę zdobywa się poprzez właśnie ciężką pracę i działanie, a nie przez jakieś tam rzeczy, które może kiedyś chciałbyś osiągnąć. I to jest bardzo ważne i musisz sobie to wziąć po prostu do serca, aby codziennie realizować swoje cele krok po kroku i stopniowo. Obojętnie jak się dzisiaj czujesz, to jest jeden z najważniejszych sekretów ludzi sukcesu. Punkt numer 3 to cierpliwość. I czy jesteś cierpliwy, posiadasz wiarę i wierzysz w siebie, że osiągniesz to, co sobie zaplanowałeś i nie poddasz się, zanim to osiągniesz. I najczęstszy błąd, który występuje w tej sytuacji, jest zarazem największym błędem, jaki możesz popełnić w swoim biznesie. Nie poddawaj się, gdy nie idzie ci tak, jak sobie to wyobrażałeś. Zawsze po prostu walcz do końca. Jedyna różnica między ludźmi, którzy zarabiają kokosy w programach partnerskich, a całą resztą to fakt, że oni po prostu nigdy się nie poddali. Pracowali dalej, obojętnie co by się nie działo. Przed tobą będzie naprawdę dużo wyzwań, poniesiesz masę porażek i będziesz niezadowolony. Ale im więcej przeciwności losu pokonasz, tym twój sukces będzie większy.
Każdy lider i człowiek sukcesu przechodził przez coś takiego. Każdy odniósł w swoim życiu porażkę. Czwarty punkt to nauka. Ja wydaję miesięcznie minimum 100 zł na szkolenia, kursy lub książki na temat marketingu internetowego, programów partnerskich, e-mail marketingu itd. Ty oczywiście nie musisz robić dokładnie tego samego, ale wchłaniaj tak dużo nowej i wartościowej wiedzy, jak tylko jesteś w stanie pomieścić. Zawsze o tym pamiętaj. Twój biznes nigdy nie będzie rosnąć, jeśli ty nie urośniesz w siłę. Poprzez czytanie książek, oglądanie filmów wideo czy słuchanie płyt CD możesz poprawić swoje zdolności przywódcze i umiejętności w dziedzinie marketingu, programów partnerskich oraz rozwoju osobistego. Punkt numer 5. Musisz w odpowiedni sposób wykorzystywać swój czas. I to jest kolejny oraz bardzo ważny sekret wszystkich liderów. Oni doskonale wiedzą, że ich biznes będzie się rozwijać tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą wykonywać tylko opłacalne czynności. Sortowanie faktur, rachunków, sprawdzanie co 30 minut maila itd. to nie są czynności, które powiększą Twoje konto w banku. Oczywiście te rzeczy są również ważne, ale te czynności na pewno nie zagwarantują Ci dodatkowych pieniędzy. Szósty i ostatni punkt na dzisiaj to unikanie zakłóceń. Różnego rodzaju zakłócenia i przerwy są typowe dla osób, które nie potrafią pracować na własny rachunek. One zawsze szukają jakiegoś powodu, jakiegoś wytłumaczenia, aby zrobić sobie przerwę od pracy. Jeśli chcesz poradzić sobie z tym problemem, to zacznij tworzyć plan działania na każdy dzień albo na każdy tydzień, podobnie jak plan lekcji w szkole. Będziesz wtedy dokładnie wiedzieć, kiedy jaką akcję wykonać. Jeśli będziesz dokładnie pracować według takiego określonego planu działania, to zaczniesz naprawdę osiągać rezultaty. I na dzisiaj to już jest wszystko. Jeśli teraz będziesz stosować się do tych 6 prostych reguł, to wyrobisz sobie z czasem postawę zwycięzcy i zaczniesz naprawdę tworzyć niesamowite rzeczy w swoim e-biznesie i programach partnerskich. Musisz to sobie tylko wyobrazić i przede wszystkim krok po kroku i stopniowo działać. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak skutecznie działać w marketingu partnerskim, to kliknij w link poniżej tego filmu wideo. Ja wtedy dokładnie krok po kroku pokażę Ci, jak budować 3 niezależne od Ciebie źródła dochodu oraz jak stworzyć z tego 5-cyfrowy biznes właśnie w oparciu o programy partnerskie. Kliknij teraz w link poniżej tego filmu i do zobaczenia po drugiej stronie.